Jak już pewnie zauważyliście po tytule, dzisiaj będzie o ogniskowej. A więc, w takim bardzo dużym skrócie, ogniskowa określa, jak bardzo zoomujemy, jak bardzo przybliżamy otoczenie, jak bardzo przybliżamy to, co chcemy uwiecznić naszym aparatem. W nieco mniejszym skrócie, czyli tak bardziej od strony technicznej, ogniskowa określa odległość między środkiem optycznym a punktem skupienia światła, czyli w naszym wypadku matrycą. Zanim jednak przejdę dalej, muszę wyjaśnić pewną sprawę. Mianowicie, ogniskowa na obiektywie zawsze jest podawana względem pełnej klatki, czyli 35 mm standardowa mała klatka filmowa. W naszych aparatach, jeżeli to jest super ekstra drogi aparat, prawdopodobnie mamy pełną klatkę. Jeżeli nieco tańszy, prawdopodobnie mamy nieco mniejszą, czyli APS-C, taki z takich najbardziej popularnych, APS-C lub Micro 4 trzecie. I tutaj pojawiają się schody. Jeżeli mamy pełną klatkę, nie ma problemu, to co mamy napisane na obiektywie, taką ogniskową mamy. Koniec. Jeżeli mamy mniejszą matrycę, czyli APS-C, Micro 4 trzecie, czy jakakolwiek inna matryca, niestety tutaj trzeba sobie przemnożyć to, co mamy napisane na obiektywie, przez jakąś tam konkretną liczbę. W przypadku Micro 4 trzecie jest to razy 2, bo matryca jest po prostu wielkościowo 2 razy mniejsza. W przypadku APS-C, w zależności, czy to jest Nikon czy Canon, będzie to razy 1,5 albo 1,6. Ale więcej o matrycach opowiem po prostu w innym odcinku. Czyli na przykład, jeżeli mam obiektyw 35 mm, to dla pełnej klatki będzie to ciągle 35 mm, dla APS-C będzie to około 50 mm, dla Micro 4 trzecie będzie to już 70 mm. Ale jest to ogólnie bardzo duży skrót myślowy, bo po prostu nie to, że ogniskowa się zmienia, tylko po prostu wielkość matrycy, bo obraz rzutowany na nią wciąż jest taki sam, a że mamy po prostu mały wycinek tego obrazu, to po prostu mamy złudzenie, że obraz jest przybliżony. Obiektywy ogólnie możemy podzielić na dwa rodzaje. Są stałoogniskowe i zmiennoogniskowe. Stałoogniskowe obiektywy, jak na przykład ten tutaj, zawsze mają to samo pole widzenia. Jedyne, co się w nich zmienia, to ustawianie ostrości. I to wszystko. Obiektywy zmiennoogniskowe, jak na przykład ten tutaj, przybliżają lub oddalają obraz, czyli zmienia się ogniskowa, czyli również zmienia się pole widzenia. Obiektywy możemy też podzielić na podstawie ogniskowych na trzy grupy. Obiektywy szerokokątne, obiektywy standardowe i teleobiektyw. Obiektyw szerokokątny najczęściej ma do 50 mm. Standardowy przyjmuje się od 50 do około 85 i później powyżej tego, no to już są teleobiektywy. A teraz porozmawiamy trochę o przykładach. Mamy tu bardzo ładne zdjęcie kamienia, wykonane na ogniskowej około 140 mm f8. Jako, że jest duża ogniskowa, mamy dość ładnie rozmyte tło, nawet przy tak wysokiej wartości przysłony. Spójrzcie, jak wygląda tło za kamieniem. Po prawej stronie kadr kończy się na brzozie. Kiedy zmienimy ogniskowo na około 60 mm, wygląd kamienia praktycznie się nie zmieni, natomiast pole widzenia zdecydowanie tak. Zwróćcie uwagę, gdzie teraz w kadrze pojawiła się brzoza. Tak samo zmieniła się perspektywa. Wcześniej kamień wydawał się bardzo blisko drzew za nim, teraz wyraźnie widać, że jest nieco dalej. A kiedy zmienimy ogniskowo na około 14 mm, kamień jeszcze bardziej oddali się od tła. Tak samo widzimy, jak szeroki jest kąt widzenia przy takiej ogniskowej. Brzoza wręcz schowała się za kamień. Tło za nim jest też zdecydowanie mniej rozmyte, a to dlatego, że im ogniskowa jest wyższa, tym zmniejsza się głębia ostrości. Między innymi dlatego, że szerokokątnym kamerom sportowym pokroju GoPro tak łatwo jest utrzymać wszystko w ostrości. A teraz od drugiej strony. Zdjęcie jest wykonane znów na ogniskowej 14 mm. Poza mną widać w kadrze bardzo dużo przestrzeni. Pomimo przesłony 3,5, spora część kadru jest w miarę ostra. Widać też, że znajdują się w dość sporej odległości od mostu za mną. Kiedy zwiększymy ogniskową do około 70 mm, most jakby się przybliży. Także pomimo przesłony 5,4 poza mną całe tło jest dość mocno rozmyte. Pole widzenia zdecydowanie się zwęziło. Kiedy natomiast zmienimy ogniskową na 140 mm, pole widzenia jeszcze bardziej się zmniejszy, tło jeszcze bardziej rozmyje, a most jeszcze bardziej przybliży do mnie. Tu macie zestawienie kamienia przy ogniskowej 14 i 140. A tu jeszcze raz mnie przy tych samych parametrach. A na zakończenie, w razie gdybyście się zastanawiali, dlaczego 50 mm jest uznawane jako idealne szkło portretowe, wynika to po prostu z tego, że 50 mm, ogniskowa 50 mm, uznawana jest po prostu za ekwiwalent tego, jak widzi nasze ludzkie oko, czyli pole widzenia po prostu ludzkiego oka pokrywa się z obiektywem 50 mm. Tyle ode mnie na dzisiaj, tutaj standardowo. Dziękuję za uwagę i do następnego.